Siódma, dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka, 7:09, z wiceministra spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry, panie ministrze. Panie ministrze, miniony tydzień, który właściwie dopiero teraz się powoli kończy, zdominował przede wszystkim spór o Krajowy Plan Odbudowy, albo precyzując, spór dotyczący naszych relacji z Brukselą. Mieliśmy szereg wypowiedzi i wywiadów ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy z Jarosławem Kaczyńskim na czele, którzy mówią wprost o zaostrzeniu kursu wobec Brukseli. I zanim o tym, to chciałem na początku, panie ministrze, zapytać, czy pan jest optymistą, jeśli chodzi o środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy, czy też patrząc na te trudności, które piętrzy Bruksela, możemy się spodziewać dalszych problemów, pana zdaniem? Problemów na pewno czeka jeszcze nas wiele, na tym polega polityka w Unii Europejskiej, że niestety część polityków w Brukseli, także w stolicach niektórych państw, uznało za realizować swój partykularny interes polityczny i doprowadzić po prostu do zmian z zasadami, które przyświecały Unii Europejskiej od początku. Zasadę równości, zasadę subsydiarności, czyli też poszanowania praw państw członkowskich, a przede wszystkim Unia Europejska jest organizacją suwerennych państw, nie jest jednym centralnie zarządzanym organizmem. A mam wrażenie, że część polityków w Europie chciałaby, aby to się zmieniło. Będzie dużo, bo takie są po prostu tendencje w Europie. Otwarcie o tym mówią politycy w części krajów Europy Zachodniej, że chcą doprowadzić do sytuacji, w której Unia przekształci się de facto w centralistycznie zarządzane superpaństwo. Zwłaszcza, że otwarcie przecież także mówią o tym Niemcy, które mają to wpisane w swoją umowę koalicyjną. Także otwarcie mówi o tym kanclerz Scholz, który niedawno przecież stwierdził w jednym z artykułów, że Niemcy są gotowe do przejęcia, do objęcia przewodnictwa w Unii Europejskiej, ale zostawiając to na boku, panie ministrze, tak się zastanawiam, bo teraz Zjednoczona Prawica ustami Jarosława Kaczyńskiego, ale nie tylko, mówi o potrzebie zaostrzenia kursu, o tym, że nie ma już właściwie gdzie się cofać. Jakie instrumenty ma polski rząd, by rzeczywiście spróbować wyegzekwować to, co nam się należy, czyli po prostu pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, bo sytuacja wygląda chyba tak, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale właściwie, że te pieniądze są wstrzymywane z powodów politycznych de facto, bo przecież kamienie milowe są zrealizowane, czy te aspekty, o które prosiła, czy oczekiwała Bruksela, a stawia się coraz to kolejne nowe oczekiwania albo żądania, no i wygląda to trochę tak, jakby Bruksela chciała więcej i więcej. No więc pytanie, co polski rząd może zrobić, skoro Jarosław Kaczyński mówi, że nie ma gdzie już się cofać. Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, mówi o tym, że będziemy w relacjach z Brukselą stosować zasadę wzajemności. W związku z tym, panie ministrze, chciałem zapytać, co pana zdaniem Polska może zrobić, jakie mamy po swojej stronie argumenty i instrumenty? Że jednak istotną rzecz pan poruszył na samym początku, czyli właśnie tą postawę kanclerza Niemiec, postawę rządzącej w Niemczech. Mamy pewne problemy. Że wszystkie głosy zostaną wysłuchane. I, no i w przeszłości, to myślę, że możemy to ocenić. Niemieckie byłyby dla Europy dobre. Budowa Nord Streamu z Rosją ponad głowami Europy Środkowej już dawno byłaby po zwycięskiej wojnie z Ukrainą, podporządkowałaby do kolejnych wojen. Taka byłaby sytuacja. A odnośnie tego, co będzie się działo dalej w relacjach między Polską a nie jest tak, że na wzajemne zaostrzanie kursu. Zresztą ja unikałbym takiego sformułowania, że Polska tutaj zaostrza kurs. My mówimy po prostu bardzo
wszystkie nasze zobowiązania wynikające z prawa europejskiego w naszych rozmowach z Komisją Europejską. Polska to zrealizowała. Jeżeli, czy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu są te wszystkie zobowiązania, mimo tego chcą dalej Polskę atakować, chcą na przykład zagłodzić Polskę, tak jak mówiła, to wprawdzie nie o Polsce, o Węgrzech, no ale w stosunku do Polski też się de facto chcą dostosować. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego rządzącej partii tam zwycięży, to jest to bardzo groźne dla Europy, bo to po prostu rozbija jedność Unii Europejskiej i to zagraża przetrwaniu Unii Europejskiej jako takiej. Naprawdę, rzeczywiście tych wypowiedzi mieliśmy szereg. Słuchaczom wyjaśniając, mamy także pewne drobne problemy z zasięgiem, stąd czasami pana ministra nie słychać, ale mam nadzieję, że pan minister nas doskonale przynajmniej słyszy. Panie ministrze, Radosław Fogiel, przywoływany już przeze mnie, czyli Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, powiedział przedwczoraj między innymi, że jeśli pieniądze nie zostaną uruchomione, to nie widzi on powodów, żebyśmy mieli kontynuować spłaty odsetek od Krajowego Planu Odbudowy. Czyli jak rozumiem, to jeden ze scenariuszy, który polski rząd bierze pod uwagę, by po prostu nie spłacać tych odsetek i długu, skoro pieniędzy, które nam się należą, cały czas nie otrzymujemy. No, trudno uznawać, że w sytuacji, gdy powinna mieć miejsce wzajemność, a jedna strona po prostu nie realizuje swoich zobowiązań, przecież to nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o kwestię planu odbudowy, ale i w ogóle o budżet unijny, a także o coś, co jest kompletnie niezrozumiałe na całym świecie i jak mamy różne rozmowy z naszymi partnerami z innych państw poza Unią Europejską, to oni są w szoku, że Unia Europejska nie przekazała Polsce jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Żadnych dodatkowych pieniędzy na pomoc uchodźcom. Polska ponosi ogromne ciężary budżetowe poprzez pomoc humanitarną, poprzez pomoc dla uchodźców w Polsce, poprzez pomoc dla Ukrainy. No a Unia Europejska niestety tutaj zachowuje się niestety jakby nie chciała się w to w ogóle angażować. No, bardzo ta reakcja jest ograniczona. W deklaracjach bardzo dużo słychać, na poziomie faktów jest niestety dużo gorzej. I to budzi coraz większe wątpliwości, co budzi coraz większe wątpliwości co do sprawności Unii Europejskiej, co do intencji Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli słyszymy na przykład z przewodniczącej komisji, że jej celem jest doprowadzenie do tego, żeby Donald Tusk został premierem, co ona wprost i otwarcie powiedziała. Więc no, jeśli komisja działa z powodów politycznych, a nie będąc gotowa de facto poświęcić jedność europejską, tworzyć podziały w Europie po to, by osiągać cele no, polityczne, partyjne, no to niestety prowadzi to do osłabiania Europy. No i naturalne będzie pytanie, jak państwa członkowskie będą na to reagowały, z jakich instrumentów będą korzystać. Tych instrumentów jest sporo potencjalnie, żeby wstrzymywać te negatywne tendencje, bo mówimy tutaj zarówno o kwestiach finansowych, ale też o kwestiach współpracy politycznej w sprawach, które wymagają zgody wszystkich krajów. No tutaj są takie możliwości, choć cały czas chcę podkreślić jedną rzecz, że naszym zasadniczym scenariuszem, scenariuszem bazowym jest scenariusz, w którym jednak zwycięży rozsądek, a więc tacy politycy jak Guy Verhofstadt, czyli bardzo aktywny europoseł, który stara się, aby właśnie doprowadzić do zwiększania tych podziałów, że tacy politycy będą spychani na margines, tam gdzie ich miejsce, bo tego typu poglądy są poglądami po prostu szkodliwymi dla Europy. Takich wypowiedzi tego typu, tych polityków, o których pan, panie ministrze, wspomniał, mieliśmy już wiele, ale mieliśmy także wypowiedzi chociażby szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. I oczywiście mówimy głównie o tych aspektach politycznych, ale pan, panie ministrze, wierzy w to, że tutaj ta zmiana jest możliwa, no bo z jednej strony nie ma co ukrywać, że tak naprawdę ta logika jest polityczna. Mieliśmy przecież wypowiedź chociażby Ursuli von der Leyen dotyczącą Donalda Tuska o tej nowej roli dla przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Mieliśmy szereg wypowiedzi także komisarzy, ważnych komisarzy w Komisji Europejskiej, bo Parlament Europejski to jakby jedna sprawa, która naciska cały czas na Komisję Europejską, ale z drugiej pytanie właśnie to o ten aspekt wyborczy, czy to trochę nie jest tak, o czym mówią politycy partii rządzącej też otwarcie, że Bruksela po prostu po raz kolejny próbuje dążyć do zmiany władzy w Warszawie i drugie równoległe pytanie, co w sytuacji, a przecież trzeba to założyć i myślę, że Bruksela także to zakłada, w sytuacji, w której Zjednoczona Prawica wygrałaby przyszłoroczne
wybory parlamentarne, no bo przecież taka sytuacja, którą mamy obecnie, na dłuższą metę jest destruktywna i wydaje się no, niedopuszczalna, nie do pomyślenia w tym względzie, że to także szkodzi przecież Unii Europejskiej. No niestety mam wrażenie, że te państwa, które, czy może część polityków w tych państwach, które leżą dalej od Rosji, dalej od Ukrainy i które nie doświadczają bezpośrednio tego zagrożenia, uważają, że należy nadal te podziały w Unii Europejskiej pogłębiać, bo to jest po prostu korzystne politycznie dla nich. Oni w ten sposób, zachowując bierność, albo no może nie całkowitą bierność, ale robiąc dużo mniej niż mogliby w sprawach realnych problemów, w sprawach Rosji, w sprawach wywarcia znacznie większej presji na Putina i na reżim rosyjski niż to się dzieje, no to jest trudne. To wymaga zaangażowania, wymaga poświęcenia, to jest też kosztowne. Ataki na Polskę są stosunkowo tanie politycznie, a podobają się części mediów, podobają się części opinii publicznej w tych krajach, w związku z tym oni uważają, że najwyraźniej jest to dla nich korzystne. Jest to fatalna tendencja dla Europy. Jeśli pan mnie pyta, czy ja wierzę w to, że ona się zmieni, to powiem tak, chciałbym wierzyć, że będzie zwyciężał głos rozsądku i w wielu miejscach słyszymy, że taki głos rozsądku może zwyciężyć, że coraz więcej wydaje się pojawiać głosów, które jednak zdają sobie sprawę, głosów ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że w zagrożeniu egzystencjalnym, w którym się znajdujemy dla przyszłości kontynentu, nie ma miejsca na podziały. Mamy pewne zmiany polityczne w różnych krajach, zaczynają się pewne tendencje, które mogą to zmieniać, no ale wciąż daleki jestem od jednoznacznego optymizmu, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest po prostu bardzo głęboka ideologia, głęboko zakorzeniona ideologia polityczna, która ma po prostu doprowadzić do tego, aby jakakolwiek siła konserwatywna czy prawicowa nie miała władzy w żadnym państwie europejskim. To jest ta idea, która przyświeca wszystkim tym działaniom. Nie ukrywana zresztą od 2015 roku, kiedy tylko Prawo i Sprawiedliwość pierwszy raz wygrało wybory w ostatniej dekadzie, to w zasadzie od samego początku mieliśmy te ataki. To samo działo się w innych państwach, w których prawica zdobywała większość. Więc jest to tendencja niestety bardzo mocno zauważalna. To tutaj, panie ministrze, postawmy przecinek i zmieńmy temat, jeśli pan pozwoli, bo jeszcze chwila nam została. Wspomniał pan, panie ministrze, o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, o wojnie na Ukrainie, a także o rosyjskiej inwazji i reakcji państw Zachodu. I dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi artykuł dotyczący unijnego szlabanu na Rosjan, bo Rzeczpospolita pisze, że od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało 61,5 tysiąca Rosjan i przypomina także, że prezydent Ukrainy zaapelował niedawno o zamknięcie granic dla wszystkich Rosjan, którzy, jak stwierdził Załański, powinni żyć we własnym świecie, dopóki nie zmienią swojej filozofii. Finlandia i Łotwa poparły apel Ukrainy, wcześniej proponowała to także Estonia. Na razie Bruksela milczy i moje pytanie do pana, panie ministrze, czy polski rząd rozważa na przykład taki krok albo poparcie takiego apelu? I druga sprawa, czy państwa unijne mogą taki szlaban w cudzysłowie wprowadzić pojedynczo na własną rękę? Czy tutaj rzeczywiście potrzeba wspólnoty i potrzeba zgody wszystkich państw Unii Europejskiej? No my się od pierwszych dni, od pierwszych godzin po wybuchu wojny tego również domagamy. Tutaj chcę to też bardzo mocno sprostować, bo teraz w ostatnich dniach rzeczywiście pojawiły się takie głosy z kilku innych krajów, natomiast Polska to w pełni popiera. Co więcej, my to zgłosiliśmy również na poziomie unijnym jeszcze w lutym taka propozycja pierwsza raz pojawiła. Niestety na poziomie Unii Europejskiej nie ma jednomyślności co do tego, no ale to nie oznacza, że poszczególne kraje nie mogą takich przepisów wprowadzać. W przypadku Polski to de facto zostało już wprowadzone. Ta liczba 61 tysięcy dotyczy ludzi, którzy mają po prostu prawo pobytu w Polsce. Jeśli ktoś wcześniej je uzyskał, na przykład jako student, no to po prostu ma to prawo pobytu i my to oczywiście respektujemy. Tutaj są też różne sytuacje, są też wydawane wizy humanitarne, bo są też tacy Rosjanie, którzy po prostu z Rosji uciekają. No ale ta liczba jest w tej chwili dziesięciokrotnie mniejsza niż w czasach normalnych, w czasach standardowych, powiedzmy, przedwojennych, kiedy ta liczba była dużo, dużo wyższa. I my też do tego samego zachęcamy innych partnerów, rozmawiamy o tym z naszymi, zwłaszcza sąsiadami, bo to głównie państwa Europy Środkowej są zwolennikami takiego rozwiązania, aby
całkowicie ograniczyć możliwość wjazdu do Unii Europejskiej, za wyjątkiem przypadków na przykład humanitarnych czy innych naprawdę szczególnych okoliczności. Chcemy, staramy się uświadomić naszym partnerom, że to wcale nie jest tak, że te sankcje powinny być tutaj oddzielone, że tak zwani, jak to w niektórych mediach można usłyszeć, zwykli Rosjanie nie powinni ponosić tej odpowiedzialności, bo niestety trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo wielu obywateli Rosji też w pełni popiera działania Putina i nie powinno być tak, że oni też nie odczuwają żadnych To konsekwencji. pokazują sondaże, także nawet te niezależne na Rosji, z których wynika, że bardzo duża część społeczeństwa, nawet można powiedzieć większość, otwarcie większość Rosjan popiera rzeczywiście to, co Władimir Putin na Ukrainie robi. Panie ministrze, tak kończąc powoli naszą rozmowę, choć jeszcze chwilę zostało, chciałem zapytać, może nieco publicystycznie, ale czy nie ma pan wrażenia, że determinacja na Zachodzie, szeroko pojętym, ale mam tutaj na myśli przede wszystkim Unię Europejską, Berlin, Paryż, Brukselę, nieco słabnie, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, o chęć pomocy, o chęć nakładania kolejnych sankcji, biorąc pod uwagę, że wojna trwa już kolejny miesiąc, że część stolic wydawała się, sądziła, że to wszystko będzie inaczej, no a Polska do spółki z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi konsekwentnie tutaj ponosi wysiłki, wspiera Ukrainę, ale jeżeli przyjrzeć się wypowiedziom czy działaniom niektórych państw europejskich, no to wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Rzeczywiście taki proces jest zauważalny, taki proces zmęczenia czy znudzenia, no brzmi to wręcz absurdalnie, tak? Ukraina się broni, Ukraińcy każdego dnia oddają życie nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo Europy, no a Zachód jest tym znudzony. No ale niestety takie rzeczywiście tendencje się w niektórych krajach pojawiają i tutaj stoi wielkie zadanie, wielkie wyzwanie przed naszą dyplomacją, przed dyplomacjami innych naszych sojuszników, żeby z tym walczyć. My to bardzo mocno robimy, bardzo, bardzo konsekwentnie tutaj działamy. Zgłosiliśmy również propozycję kolejnego pakietu sankcyjnego, przede wszystkim związanego z odcinaniem Rosji od technologii, co jest absolutnie kluczowe. To już w tej chwili to częściowo nastąpiło i widać, że ogromnie spowolniło rosyjski przemysł. Uważamy, że powinno to pójść jeszcze dalej. Będziemy z pewnością to kontynuowali, bo dzisiaj następuje w tej wojnie moment, który może jeszcze nie jest tak całkowicie przełomowy, nie jest to jeszcze całkowite odwrócenie jej losów, ale jednak wektor już w tej chwili zaczął się bardzo mocno zmieniać na korzyść Ukrainy. To uzbrojenie, które Ukraina otrzymała, wysokoprecyzyjne, możliwość ostrzeliwania na duże dystanse, czy to magazynów z amunicją, czy baz, w których stacjonuje rosyjska armia, rosyjskie lotnictwo, no to, co mieliśmy 2 dni temu na Krymie. I to też powoduje, że Rosjanie oczywiście wpadają w panikę, to morale rosyjskie jest bardzo słabe. Więc jeżeli dzisiaj nastąpiłoby zatrzymanie tego wsparcia dla Ukrainy, no to to po prostu mogłoby zostać niewykorzystane. I my bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby to wykorzystane zostało. Ukazał się w tym tygodniu bardzo ważny, bardzo, bardzo głośny, szeroko komentowany tekst premiera Morawieckiego, który dokładnie o tym mówi. Mamy niepowtarzalną szansę, żeby ten rosyjski imperializm złamać i pokonać. W tym momencie, jeśli będziemy dalej wspierać Ukrainę, to to się po prostu stanie, bo takie są tendencje. Musimy być konsekwentni i jeszcze chwilę wytrzymać. Jesteśmy od Putina po prostu silniejsi, powinniśmy to wykorzystać. Aby tak rzeczywiście było, w interesie Polski bezsprzecznie leży to, by Rosja była osłabiona, by była słaba i by wojnę oczywiście przegrała, ale tak się zastanawiam, patrząc na, panie ministrze, działania chociażby Berlina i Niemiec, nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec Polski, to nie ma pan czasem pewnego rodzaju zawodu, biorąc pod uwagę działania władz niemieckich? Nawiązuje chociażby do tej umowy, która była zawarta, jak się rozumiem, nieoficjalnie między Polską a Niemcami w sprawie czołgów, przekazania czołgów. My swoje przekazaliśmy Ukrainie, nasze czołgi miały zostać zastąpione czołgami niemieckimi, a Niemcy, gdy my przekazaliśmy Ukrainie, powiedzieli, no, że jednak nie tak szybko i są tutaj problemy. No więc można się zastanawiać, gdzie ta wiarygodność i solidarność ze strony Berlina i Niemiec. No to jest w ogóle szersze pytanie o postawę Niemiec, tą obecną, ale nawet może bardziej jeszcze tą wcześniejszą, która doprowadziła do sytuacji, gdzie Putin uzyskiwał ogromne środki finansowe, uzyskiwał potężne pieniądze za gaz i ropę sprzedawaną do Europy. Niemcy jeszcze bardziej chciały uzależnić Europę, budując Nord Stream 2. My to blokowaliśmy. De facto na ostatniej prostej zostało to zablokowane tylko przez to, że my od samego początku o tym mówiliśmy. No i dzisiaj, jeżeli słyszymy tą opowieść, że właśnie Niemcy chcą za Europę wziąć odpowiedzialność, no to trzeba przede wszystkim rozliczyć to, co działo się wcześniej.
zastanowić, jakie byłyby konsekwencje, gdyby Niemcy tę odpowiedzialność za Europę w jeszcze większym stopniu wzięły wcześniej. To znaczy, gdyby miały możliwość w zasadzie samodzielnego, czy może wspólnie z kilkoma innymi państwami decydowania o tym, co Europa będzie robiła. No bylibyśmy po prostu w dużo, dużo gorszej sytuacji i to nie tylko ekonomicznej, ale też po prostu sytuacji zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. I my jesteśmy bardzo krytyczni wobec tych zjawisk. Na pewno będziemy o tym głośno mówili, bo to po prostu rozbija nie tylko jedność Europy, ale po prostu podważa też to, co przyświecało tworzeniu Unii To panie Europejskiej. ministrze, Unii Europejskiej przyświecało bezpieczeństwo. przepraszam, że wejdę w Myślicie słowo, ale z tego. dopytam, bo chciałem zapytać, czy pana zdaniem ta perspektywa, którą forsują Niemcy, czyli żeby znieść zasady jednomyślności, żeby znieść przysługujące państwom członkowskim weto, co było przecież u podstaw Unii Europejskiej, czy pana zdaniem taka perspektywa jest rzeczywiście realna? No bo wiemy, że nie tylko Polska przeciwko temu protestuje, ale z drugiej strony wiemy, że nacisk państw Europy Zachodniej, zwłaszcza w tym przede wszystkim Niemiec, no bywa momentami silny. Mogę powiedzieć jednoznacznie, dopóki mamy w Polsce wpływ na rządzenie, dopóki w Polsce rządzimy i mamy również prawo podejmowania tych decyzji, to z pewnością na to się nie zgodzimy. To wymaga zmiany traktatów unijnych. I tutaj żadne naciski na Polskę nie zmienią naszego zdania, bo my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest po prostu śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa. Jeżeli jednak przyszłaby w Polsce zmiana władzy i to na taką, która przede wszystkim kieruje się interesem swoich zagranicznych partnerów, przyjaciół, sponsorów, mocodawców czasem, no to ja nie mam żadnych wątpliwości, że będzie tam nie tylko gotowość do zaakceptowania takiej zmiany, ale wręcz oni będą starali się doprowadzić do tego, żeby ta zmiana nastąpiła jak najszybciej, bo to spowoduje po prostu całkowite podporządkowanie Polski decyzjom zewnętrznym. I takie ryzyko realnie istnieje. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że są w Polsce siły polityczne, które by tego chciały, które uważają, że to jest coś, na czym będą oni sami korzystać i tym samym chcieliby do tego doprowadzić. Więc to będzie bardzo istotne także w przyszłym roku w trakcie wyborów parlamentarnych, bo spór o suwerenność tak naprawdę jest dziś, można powiedzieć, najpoważniejszy od, myślę, że ponad 200 lat. Mamy do czynienia z sytuacją, w której znów Polsce może zagrażać po prostu utrata, może nieformalna utrata niepodległości, ale utrata możliwości decydowania o sobie. To jest realne zagrożenie, które nie jest gdzieś tylko odlegle na horyzoncie, ale całkowicie dzisiaj się będziemy z nim musieli mierzyć. I tutaj postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem poranka 7.09 był wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. 7.09